Poprzedniego dnia Marcinowi nie udało się zniechęcić do siebie Ani. Chłopak wymyślił nowy sposób, by przyjaciółka przestała go podrywać. W końcu wyglądasz jak człowiek, Ania. Hejka. No siema. Hej Marcin, co to taka mina dziwna? Nie mam żadnej miny. Okej, okay. Widzę, że ktoś tutaj humoru nie ma. Moglibyście mi kupić soczek? Słuchajcie, strasznie się śpieszę. Nie kupimy. Co? To co słyszałaś, stań sobie w kolejce jak każdy. Ty tak żartujesz, czy serio? A wyglądam jakbym żartował. Co ty sobie myślisz? Że jak zrobisz ładną minę, to wszystko ci wolno? Nie. Dwie troszeczki poproszę. Stary, co ty kminisz? Wiem, strasznie mi głupio, ale... Stary, ja muszę się tak zachowywać. I ona mnie ciągle podrywa, no. Aha, czyli postanowiłeś być b***im i hamem, żeby Ania przestała do ciebie podbijać. Żebyś wiedział, nikt nie lubi hamów, a ona jest na tym punkcie w ogóle uczulona. Ciągle powtarza, że nie może już patrzeć, jak chłopaki chamsko traktują swoje dziewczyny. Wiesz co, jak dla mnie, to ty nawet aż za dużo o niej wiesz. No, kumplujemy się od podstawówki. Jasne. Czemu ty mi nie wierzysz? Stary, jak tak dalej będziesz się zachowywał, to w końcu przestanie ci nawet gadać. Ja teraz muszę spadać. Siema.